Hipoteza czasu widmowego mówi, że wczesne średniowiecze z całkowitą pewnością nie przebiegało tak, jak jest to opisane w podręcznikach, a wszelkie nieścisłości dają się wytłumaczyć istnieniem fikcyjnych stuleci wpisanych pomiędzy rzeczywiste. Wiele poszlak wskazuje na to, że chodzi o okres około 300 lat, obejmujący 7, 8 i 9 wiek naszej ery. Teoria ta została oficjalnie przedstawiona przez Niemca Heriberta Illicha w książce pod tytułem Na polski Wymyślone średniowiecze z roku 1996. Człowiek, który nie zagłębi się w temacie, może odnieść wrażenie, że jest to pewien egzotyczny wymysł pokręconego historyka. Ciekawy, ale bez większego znaczenia historycznego. Nic bardziej mylnego. Ponad 20 lat po publikacji słuszność tej teorii coraz bardziej się umacnia, a oficjalna mieliewistyka coraz bardziej się kompromituje. Hipoteza staje się bardziej wiarygodna, kiedy pozna się ogrom fałszerstw dokumentów historycznych od początku średniowiecza. Ogrom ten został najdobitniej ukazany podczas Międzynarodowego Kongresu Monumenta Germaniae Historica, w skrócie MGH, w roku 1986, udokumentowany w 6 tomach zawierających ogółem około 4,5 tysiąca stron. Obecnie niemalże codziennie kolejne dokumenty, na których opierali się historycy, okazują się fałszerstwami. Ilość ich przekroczyła w niektórych obszarach nawet 70%. W średniowieczu praktycznie tylko kler władał pismem, więc wszystkie fałszerstwa idą na rachunek mnichów i kościelnych duchownych, niezależnie od tego, czy działali w klasztornych sztubach, czy w cesarskich kancelariach. Według wielu historyków dawne klasztory nie były niczym innym niż warsztatami fałszerskimi. Dzisiejsza mediewistyka opiera się wbrew pozorom tylko marginalnie na znaleziskach archeologicznych czy innych dowodach materialnych. Głównie bazuje na dokumentach, a te fałszowane były z wybitną bezczelnością na masową skalę. Kościelni fałszerze nie tylko zmyślali bohaterów i wydarzenia, ale fałszowali przede wszystkim dekrety i listy papieskie, dające im przywileje celne, wolności podatkowe, immunitety i akty własności ogromnych połaci ziem, przekazanych im rzekomo w przeszłości przez dawnych władców. Szczególnie dużo fałszerstw dotyczy dokumentów dotyczących prawa kościelnego. Średniowieczni fałszerze byli wybitnie oczytanymi ludźmi. Fragmenty Biblii, prawa rzymskiego, decyzji synodów, prawdziwych listów papieskich, zwykłych statutów diecezyjnych, pism teologicznych i prac historycznych służyły jako budulce fałszowanych dokumentów. Średniowiecze fałszowało nieustannie od 8 do 15 wieku. Nieprawdopodobna ilość tych fałszerstw jest do dziś zagadką dla tradycyjnych historyków. Jednak najbardziej niewyjaśniony jest fenomen, na który zwrócił uwagę wybitny mediewista Horst Fuhrmann w swoim końcowym referacie na kongresie MGH. Nazwał go fałszerstwami antycypacyjnymi, czyli jakby wyprzedzającymi. Zostały one utworzone na wieki przed ich wpływem politycznym lub prawnym. Przykładami są legenda Sylwestra o chrzcie Konstantyna, która powstała w IV wieku, a miała wpływ dopiero w VIII wieku, fałszerstwa papieża Syma Husa napisane około roku 500, a wpływ miały dopiero w XI wieku, donacja Konstantyna, dokument napisany około roku 750, który wpływ miał dopiero w XI wieku, czy sławny pseudo-Izydor z początku IX wieku, który wpływ miał dopiero w XI wieku. Pseudo-Izydor to najobszerniejsze i najbardziej wpływowe fałszerstwo dotyczące prawa kościelnego, które powstało w IX wieku we wschodniej Francji. I tak na przykład ze sfałszowanych listów wczesnych papieży męczenników ma wynikać, że każdy, kto postawi biskupa przed sądem, zostanie przeklęty na wieczność i skazany na piekło. Winę takiego biskupa muszą potwierdzić 72 osoby równe rangą, a znalezienie 72 biskupów we Francji było wtedy raczej niemożliwe. Oskarżony biskup może również samemu wybrać sobie sędziego i w każdej chwili może złożyć apelację do biskupa Rzymu, co czyniło skazanie go niemożliwym. Wbrew temu, co się czasem czyta, Heribert Illich nie jest historykiem z wykształcenia, a germanistą i analitykiem systemów. Jego praca polega na tropieniu przestarzałych i niepotrzebnych procesów roboczych w wielkich korporacjach w celu optymalizacji przebiegu pracy. Możliwe, że właśnie talent do analitycznego, całościowego rozgryzania skomplikowanych, przestarzałych systemów był powodem innego od zdogmatyzowanych historyków spojrzenia na mediewistykę.
czyli naukę o średniowieczu. To właśnie te tak zwane fałszerstwa antycypacyjne wzbudziły jego zainteresowanie średniowieczem i nie pozwoliły mu zasnąć, dopóki nie znalazł wyjaśnienia. Jego zdaniem dokumenty fałszuje się po to, aby miały wpływ na bezpośrednią przyszłość, a nie kilka wieków naprzód, bo nie da się przewidzieć sytuacji, jaka będzie wtedy panować. Najwyraźniej istniały poważne błędy w chronologii historycznej. Najbardziej logicznym wytłumaczeniem było to, że kilka stuleci między Juliuszem Cezarem a papieżem Grzegorzem zostało po prostu zmyślonych i wpisanych między inne. Iliś nie był pierwszym, który podważał oficjalną chronologię. Immanuel Welikowski na przykład dostrzegał nieścisłości chronologiczne jeszcze w czasach faraonów i niewyjaśnioną przerwę między kulturą minojsko-mykeńską z około roku 1200 przed naszą erą, a powstaniem antycznych polis w roku 700 przed naszą erą. Postulował on odmłodzenie czasów mykeńskich o 500 lat i przeniesienie faraona Echnatona z XIV do X wieku przed naszą erą. Anatolij Fomenko postulował przesunięcie całej starożytnej historii o około 1000 lat. W Niemczech innym naukowcem, który przekonany był o fikcyjnych stuleciach, był Hans Ulrich Niemitz, z którym Iliś szybko nawiązał współpracę. Z czasem powstało całe grono naukowców współpracujących nad hipotezą. Jest ich dzisiaj około 40. Naukowcy sprawdzili wszystkie możliwe nieścisłości pod kątem hipotezy czasu widmowego, biorąc pod uwagę wszelkie synchronizmy od Islandii po Indie. Doszli oni do konkluzji, że wczesne średniowiecze z całkowitą pewnością nie przebiegało tak, jak jest to opisane w podręcznikach, a wszelkie nieścisłości dają się wytłumaczyć istnieniem fikcyjnych stuleci wpisanych pomiędzy rzeczywiste. Wiele poszlak wskazuje na to, że chodzi o okres około 300 lat, obejmujący 7, 8 i 9 wiek naszej ery. Na bliższe określenie czasu widma pozwoliły wnioski wypływające z reformy kalendarza, przeprowadzonej przez papieża Grzegorza XIII. Kalendarz juliański spóźniał się o jeden dzień na 128 lat w stosunku do kalendarza astronomicznego. Gdy papież Grzegorz XIII w roku 1582 zastąpił kalendarz juliański gregoriańskim, dodano tylko 10 dni, podczas gdy według obliczeń Ilisia i Niemitza dodanych dni powinno być 13. Wnioskowali z tego, że fikcyjnych dopisanych lat musiało być około 300. Po wnikliwych badaniach określili wstępnie tzw. czas widmowy na okres między rokiem 614 a 911 naszej ery. Jest to 297 lat. Według nich rok 2017 to w rzeczywistości 1720, a chrzest Polski miał miejsce w roku 669. Hipoteza czasu widmowego nasuwa dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, dlaczego nikt już dawno nie zauważył tego błędu w chronologii? Po drugie, powstanie takiej przełomowej tezy powinno rozwiązywać mnóstwo problemów, z jakimi boryka się nauka. Czy dzisiejsi naukowcy walczą rzeczywiście z tyloma problemami? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta. Oś czasu i chrześcijański kalendarz są tak oczywiste, że nikt nigdy nie poddał ich pod wątpliwość. Natomiast co do problemów badawczych, po przestudiowaniu literatury z różnych dziedzin z okresu od późnej starożytności do wczesnego średniowiecza ukazała się ich cała masa. Z literatury wynika, że naukowcy dziwią się zazwyczaj bardzo krótko, po czym dostrzegają podobne nieścisłości w pokrewnych dyscyplinach i pracują spokojnie dalej. Zupełnie brakuje im świadomości ogromu problemu. Dotyczy to archeologów, historyków, badaczy miast, osad, monet, ceramiki, specjalistów od datowania metodą C14, dendrochronologią, historyków kościelnych, bizantynistów czy badaczy islamu. Z wielu problemów, jakie rozwiązuje hipoteza czasu widmowego, warto kilka przytoczyć. Tak na przykład Parsowie, których część uciekła z Iranu do Indii, kłócą się w kwestii chronologii. Kiedy w XVIII wieku z Iranu do Indii przybyli przedstawiciele w celu pojednania religijnego, oświadczyli indyjskim Parsom, że się w swojej rachubie czasu pomylili o 300 lat. Również leksykony określają czas ucieczki Parsów czasem na 7 wiek, a czasem na 10. Historia Żydów w chrześcijańskiej Europie wykazuje również nieciągłość. Między 6 a 10 wiekiem nie można znaleźć żadnych śladów ich obecności w zachodniej Europie. Bizantynistów frapują również poważne pytania dotyczące tego okresu.
kiedy miała miejsce wielka reforma administracyjna i kiedy rozwinął się feudalizm. Jedna grupa twierdzi, że przed rokiem 600, a potem przez 300 lat nie działo się nic. Inna postuluje powolną przemianę społeczną między rokiem 600 a 900. Obydwu grupom brakuje jakichkolwiek źródeł i dowodów archeologicznych. Również w Niemczech i pozostałej zachodniej Europie brakuje z tego czasu znalezisk archeologicznych. Te pojedyncze, które są, zostały najprawdopodobniej błędnie odatowane. Pustka znaleziskowa jest tym bardziej dziwna, że na okres fantomowy nakłada się pojawienie się postaci Karola Wielkiego. Według mediewistów dorobek historyczny Karola Wielkiego jest niesamowity, a dowodów materialnych na jego istnienie praktycznie nie ma. Iliś przytacza jeszcze wiele poszlak, które cementują jego hipotezę. Przed czasem widmowym pojawiło się wiele wynalazków, które później miały 300-letnią przerwę w swoim rozwoju, aby pojawić się następnie dopiero około roku 900. Należą do nich na przykład podkowy, strzemiona, pług asymetryczny czy trójpolówka. Z historii wiadomo, że kiedy pojawia się takie odkrycie, bardzo szybko się rozpowszechnia. Natomiast tu przez 300 lat nie działo się nic. Archeolodzy nic nie odkryli. Karol Wielki posiadał ogromną armię ciężkich, opancerzonych wojowników, z którą galopował wzdłuż i wszerz po całej Europie. Raz pojawiali się w Hiszpanii, raz w północnych Włoszech, raz u Saksów, raz u Awarów. A kto galopuje w ciężkim pancerzu, potrzebuje dobrego siodła i strzemion. Strzemiona dotarły do Europy w roku 570 ze wschodu. Według odkryć archeologicznych wojownicy Karola Wielkiego jednak nie posiadali strzemion. Te rozpowszechniły się w Europie dopiero w X wieku. Strzemiona pojawiają się więc w roku 570, później, kiedy są najbardziej potrzebne armii Karola Wielkiego, ich nie ma i pojawiają się dopiero ponownie w wieku X. Według oficjalnych biografii Karolowi Wielkiemu przypisywane jest mnóstwo osiągnięć cywilizacyjnych. Był on wszechpotężny i wszechobecny. Był wszędzie w tym samym czasie. Dystans, jaki przebył na koniu albo na małych okrętach, równy jest w zależności od obliczeń dwu- lub trzykrotnemu obwodowi Ziemi, czyli od około 80 do 120 tysięcy kilometrów. Przypisywano mu wszystko, co dało się przypisać. Podobno jego zasługą jest ważenie piwa, uprawa winogron i produkcja wina. Miał on wydać ustawy dotyczące obchodzenia się z winem. Przypisano mu też reformę nauki i pisania i najstarszą w zachodnim świecie reformę wymiarów. Mimo to do dzisiaj nie wiemy, jak definiował na przykład miarę objętości w tej reformie. Według Ilisia przesunięcie czasu o około 300 lat spowodowało powstanie pewnej historycznej próżni, którą trzeba było zapełnić jak największą ilością zmyślonych szczegółów. Upchano tam więc większość średniowiecznych osiągnięć zachodniej Europy, tworząc postać swego rodzaju nadczłowieka i pewne apogeum średniowiecznej cywilizacji. Następną nieścisłością jest rzekoma największa w średniowieczu reforma pieniądza, przeprowadzona przez Karola Wielkiego. Mimo iż miał wtedy florować handel i obrót nieruchomościami, archeologom udało się znaleźć jedynie kilka monet. Rdzeniem tej reformy miała być waluta ze srebra. Archeolodzy znaleźli jedynie kilka monet, a te, które znaleźli, noszą insygnia Carolus Magnus. Te same insygnia nosiły jednak monety z czasów Karola III Prostaka z X wieku. Obydwie monety są od siebie nie do odróżnienia. Inną płaszczyzną jest argumentacja dotycząca historii architektury. Prominentnym przykładem jest katedra w Aquisgranie. Miał ją rzekomo wybudować Karol Wielki w roku 790. Podejrzanym jest fakt, że ani 150 lat wcześniej, ani 150 lat później nie zbudowano nic podobnego. Chodzi konkretnie o kopułę o średnicy 15 i wysokości około 30 metrów. Frankowie byli specjalistami w budownictwie drewnianym i taką technologię mogliby podpatrzeć jedynie od Rzymian na zachodzie lub Rzymian na wschodzie. Zachodni Rzymianie zbudowali swoją ostatnią kopułę około 400 lat po Chrystusie, czyli 400 lat wcześniej. Rzymianie na wschodzie byli troszkę opóźnieni. Ich kopuła, Hagia Sophia w Konstantynopolu, powstała około roku 530, ale po roku 560 nie były tam budowane żadne kopuły. Odstęp również około 250 lat. A
A więc według oficjalnej historii Frankowie, mimo iż nie mieli pojęcia o budowie z kamienia, a przede wszystkim o odprowadzaniu naprężeń w tak potężnych kopułach, stworzyli architektoniczny majstersztyk. Nawet jeśli tak było, to można by przyjąć, że jeśli coś takiego się buduje, to się to powtarza. Ale nie. Po powstaniu katedry w Aquisgranie zapomina się zupełnie o tej technologii, aby wrócić do niej dopiero w X wieku, zaczynając powoli od małych kopułek nad kryptami, gdzie ziemia odprowadza naprężenia stopniowo przez coraz większe, aby dopiero po 130 latach być w stanie zbudować katedrę w Spirze o wymiarach kopuły podobnych do katedry w Aquisgranie. Dzisiaj wiadomo, że w jej kopule wbudowanych jest przynajmniej 6 okrągłych żelaznych zbrojeń, niewidocznych z zewnątrz. Prawdopodobieństwo, aby Frankowie spontanicznie uzyskali taką wiedzę, jest niewielkie. Według Ilisia nie ma to sensu i taki nieciągły rozwój nie miał miejsca nigdzie na świecie. Według niego budowla ta mogła powstać w XI wieku, ale na pewno nie za czasów Karola Wielkiego. Jaki był motyw przesunięcia czasu, Iliś dokładnie nie wie. Przypuszcza, że chodziło o to, aby jak najszybciej osiągnąć rok tysięczny. Według Ilisia dokonał tego młodziutki cesarz Otton III razem z papieżem Sylwestrem II, jego przyjacielem i nauczycielem. Cesarz Otton III był politycznym fantastą, ale też bardzo religijnym człowiekiem. Iliś uważa, że możliwe jest, że Otto III wyczytał z Biblii, że kiedy wszystkie narody usłyszą o Chrystusie, to Syn Boży powróci. Istniały wtedy tradycyjne przypowieści chrześcijańskie, mówiące, że zapanuje wtedy na 1000 lat pokój, a cesarz stanie się namiestnikiem Jezusa na ziemi. Dopiero potem zostanie uwolniony szatan albo nadejdzie antychryst. Co do tego nie panowała jednomyślność, ale na pewno istniała frakcja, która marzyła o 1000 ostatecznych lat pokoju. Kiedy Skandynawowie, Rosjanie, Węgrzy i Polacy stali się chrześcijanami, Otton III uznał, że ten czas nadszedł. Cały znany świat usłyszał więc o Chrystusie i mógł on powrócić. Tak powstało u Ottona III pragnienie, aby zostać namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Istnieje na to poszlaka w formie monety, którą zaczął tłoczyć od roku 1000. Nie było na niej już napisane Augustus, czyli cesarz, tylko Servus Jesu Christi, czyli sługa Jezusa Chrystusa, określenie, które później przejęli papieże. Współpraca z papieżem Sylwestrem II stworzyła świetne warunki do osiągnięcia tego celu. Sylwester był najmądrzejszym człowiekiem tamtych czasów, najwybitniejszym uczonym, który uczył się matematyki u Arabów, pierwszy sprowadził do Europy arabskie lub indyjskie cyfry i umiał obsługiwać astrolabium, czyli znał się na astronomii. Możliwe więc było przekręcenie zegara do przodu w taki sposób, aby nie powstały konflikty z dotychczasowym rozwojem kalendarza czy astronomii. W ostatni wieczór przed rokiem 1000, czyli w rzeczywistości w roku 702, podjęli razem decyzję, że następny rok będzie rokiem 1000. Sylwester II stał się przy okazji historycznym papieżem, który wprowadził Kościół w drugie milenium. Nastąpiło to dla wszystkich tak niespodziewanie, że nie zdołały się rozwinąć ani wątpliwości, ani radość i dlatego według Ilisia w literaturze nie można na ten temat nic znaleźć. Ciągłość historyczna została rozerwana i trzeba było ją zapełnić. Tak więc wymyślono m.in. Karola Wielkiego. Data jego koronacji jest tak nieprzypadkowa, że według Ilisia nie może być rzeczywista. W IV wieku naszej ery żył jeden z ojców Kościoła, Hieronim ze Strydonu. Miał on przepowiedzieć, że pierwszego dnia roku 801 wypełni się 6. dzień stworzenia świata. Wtedy dojdzie albo do sądu ostatecznego, albo nastąpi 1000 lat pokoju. Tego dokładnie nie wiedział, ale data była dokładnie podana. Jest to data koronacji Karola Wielkiego. Miała ona wprawdzie miejsce 25 grudnia roku 800, ale ponieważ wtedy początkiem roku było Boże Narodzenie, jest to dla annałów cesarskich pierwszy dzień roku 801. To, że nikt nie zauważył zmiany rachuby czasu, Iliś tłumaczy tym, że wtedy poza mnichami mało kto umiał pisać i czytać. Ludzie nie liczyli lat od narodzin Chrystusa, świadomi byli jedynie takich szczegółów jak to, że ostatni głód był 5 lat wcześniej albo że jakiś książę panował od tylu i tylu lat.
Jedyni, którzy mogli coś zauważyć, byli Arabowie, gdyż zajmowali się intensywnie astronomią. Europa miała jednak ograniczony kontakt ze światem arabskim, a Arabowie wtedy już używali kalendarza islamskiego, którego punktem odniesienia jest ucieczka proroka Mohameda z Mekki. W Europie istniały jeszcze dwie inne rachuby czasu. Bizantyjska i hebrajska. Obydwie liczone są od dnia stworzenia świata. Rachuba hebrajska, która obowiązuje współcześnie, została dokładnie określona dopiero na początku XII wieku. We wszystkich istnieją ciemne plamy. Iliś współpracuje dzisiaj z 40 naukowcami z różnych dziedzin. Udało im się odkryć ciemne plamy w historii, potwierdzone wybitną ubogością w dowody materialne w niemalże wszystkich kulturach świata. Powszechnym zjawiskiem jest, że chronologia słabszej cywilizacji uginała się pod presją silniejszej, po czym przejmowała daty kluczowych wydarzeń, a pustkę między nimi zapełniała zmyślonymi wydarzeniami. Osoby krytykujące hipotezę Ilisia powinny najpierw zapoznać się z jego niesłychaną znajomością wszelkich nieścisłości średniowiecza i ogromem argumentów, jakie przytacza na swojej stronie i w swoim czasopiśmie. Epoka karolińska cechuje się nie tylko tym, że nie istnieje z niej żaden autentyczny dokument, ale również wybitną ubogością, jeśli chodzi o odkrycia archeologiczne. Ilości znalezionych artefaktów z późniejszych czy wcześniejszych epok, jak na przykład rzymskiej czy celtyckiej, przewyższają liczebnością kilkadziesiąt razy te z epoki karolińskiej czy ludolfingów. Istnieje wręcz znaleziskowa pustka na całym obszarze Starego Świata, ciągnącym się od Islandii przez Anglię, przez cały kontynent aż po Węgry, Bizancjum, świat arabski aż do Indii i Indonezji. Innymi słowy, cały Stary Świat ma epokę, której nie daje się potwierdzić przez znaleziska archeologiczne. Po tym jak Iliś zwrócił uwagę historyków i archeologów na tę pustkę, zaczęli oni ją sztucznie wypełniać. Znaleziska, które można było datować na VI wiek, datuje się celowo na VII albo VIII, a znaleziska z X wieku na IX albo VIII. Świetnym przykładem jest klasztor Skimzi, który 40 lat temu był jednomyślnie uważany za romański, po czym przesunięto go do czasów karolińskich, a niedawno jeszcze bardziej wstecz. Dziś datuje się go na rok 782. Jak twierdzi Iliś, podczas wizyty papieża Benedykta w Monachium nad jego głową wisiał wielki krucyfiks, który dumnie określano jako najstarszy wielki krucyfiks chrześcijaństwa, pochodzący z roku 900. Rok wcześniej ten krucyfiks wisiał mało zauważony w kościele w pobliżu miejscowości Freising. Tam mówiono, że pochodzi on z roku 1200, po czym został odrestaurowany i nagle okazał się starszy o 300 lat. Dzięki takim zabiegom z czasem luka ta zostanie zupełnie zniwelowana. Jako argumenty przeciwko tezie czasu widmowego przytaczane są metody datowania węglem C14 i dendrochronologia. Dendrochronologia wykorzystuje zjawisko różnic pomiędzy słojami rocznymi drzew. Przy odpowiedniej ilości próbek o różnym wieku można stworzyć stały ciąg takich słoi. Dzisiejszy kalendarz dendrochronologiczny sięga do około 10 tysięcy lat wstecz. Jednak od samego początku dendrochronologia miała wiele problemów, zwłaszcza z luką właśnie w okresie czasu widmowego. Dr Niemitz twierdzi, że kalendarz dendrochronologiczny został od początku błędnie zmontowany. Wyraźne braki dostrzega zwłaszcza w kluczowych punktach około roku 600 i 900 naszej ery. Aby przeskoczyć tę lukę i znaleźć nawiązanie do sosen długowiecznych z gór skalistych, które żyją nawet ponad 5000 lat, trzeba było posłużyć się metodą datowania C14. Metoda ta jednak nie pozwala na ustalenie daty absolutnej, a jedynie na wiek względem innego datowania. Sosny długowieczne w niektórych latach nie wytwarzają w ogóle słojów, a w niektórych nawet po dwa. Poza tym różnice w słojach są uzależnione regionalnie. Szybko stwierdzono, że do datowania europejskiego amerykańskie sosny się nie nadają. Dlatego w latach 80. XX wieku próbowano przejść na tzw. metodę chronologii Belfast, używając irlandzkich dębów. Również to się nie udało. Potem powstało mnóstwo różnych lokalnych dendrochronologii. Dzisiaj w samym niemieckim landzie Hessen istnieją cztery różne. Und Sie sehen genau an der Stelle, wo sich die Antike mit dem Mittelalter verbindet, findet man fast keine Hölzer. Das sind also an der Stelle zwei und an der Stelle rund gut 300 Jahre entfernt, ist es der Stand von 1973, noch 11 Hölzer, in Wirklichkeit sind es nur 4.
Das heißt, ich meine, dass dieser Block hier verdoppelt ist. Der also entweder, ich kann es jetzt nicht sagen, komplett hierher gehört oder komplett dahin gehört. Wahrscheinlich gehört er dahin. Das heißt, diese Hölzer hier werden falsch eingeordnet. Richtig. Natomiast niedoskonałość datowania C14 jest tak wielka, że pomyłka o 300 lat jest zupełnie niewykluczona. Messungen in den 70er Jahren, auch vielleicht noch in den frühen 80er Jahren, sind nicht ausreichend genau, um 300 Jahre Lücke oder Versatz zu auszuschließen. Ganz gewiss nicht, nein. Die haben plus minus 80 pro Stück jede Datierung und die Schwankungen des atmosphärischen 14C Hauses sind so stark, dass wir das nicht ausschließen. Poza tym Illich twierdzi, że obydwie metody datowania od samego początku były tak skalibrowane, aby pasowały do oficjalnej historiografii. Gdyby ustalić historiografię zgodną z jego teorią, można by było bez problemu tak skalibrować obydwie metody, że potwierdzałyby jej prawdziwość. Żeby było zabawniej, przy tworzeniu kalendarza dendrochronologicznego do przeskoczenia luk posługiwano się metodą C14, natomiast do kalibracji metody C14 posługiwano się kalendarzem dendrochronologicznym. Tak więc błędy obydwu metod nawzajem się potęgowały. Ja, dass die eine Methode, die andere Methode beim Datieren hilft und dann wieder eine Rückkopplung kommt, so dass wir schließlich endlich vergessen haben, dass möglicherweise doch die Chronologie nicht vollständig geschlossen sind. Kann das sein? Ja, selbstverständlich kann das sein. Pozostaje jeszcze pytanie, czy w wyjaśnieniu tej kwestii nie pomogłaby astronomia? Chodzi konkretnie o zaćmienie Słońca z VI wieku, opisane przez Grzegorza von Tours. Illich wskazuje, że dokładnie 297 lat później miało również miejsce zaćmienie Słońca, które odpowiada opisowi francuskiego biskupa. Przekazy innych dawnych astronomów są tak niedokładne, że nie działają one ani na korzyść, ani na niekorzyść hipotezy. Teoria Heriberta Illicha nie przeminęła jako krótka sensacja z okazji milenium i nie rozwiała się z wiatrem tak jak początkowo przypuszczano. Wręcz przeciwnie, wiele odkryć, zwłaszcza archeologicznych, kompromituje oficjalną wersję historii, wzmacniając hipotezę czasu widmowego. Do dzisiaj nie została ona obalona w ani jednym punkcie. Coraz więcej naukowców przychyla się do teorii zmyślonych stuleci. Illich publikuje specjalistyczne czasopismo dotyczące jego teorii, w którym udziela się 30 do 40 naukowców. Mozolną pracą udało im się z czasem zamknąć niemalże wszystkie luki w łańcuchu ich argumentacji. Dokonali przy tym zaskakujących odkryć, między innymi dotyczących Polski. Okazało się, że w Polsce nikt już praktycznie nie wie, iż istniała fikcyjna, ciągła i nieprzerwana linia królewska, która przebiegała od VI do X wieku. W czasach oświecenia około roku 1780 naukowcy odkryli, że wszyscy wcześniejsi królowie są czystą fikcją i wykreślili ich z historii. Wśród nich są takie imiona jak Leszko I, o którym według doktora Jaśkowskiego pisano w podręcznikach do historii z czasów zaboru pruskiego. To samo dotyczy Szwecji, gdzie mowa jest o Karolu VI i VII, ale brakuje dziś Karolów od I do V. Istnieje jeszcze jeden polski wątek w tej hipotezie. Nowa nadzieja na potwierdzenie istnienia wczesnego średniowiecza pojawiła się nie tylko dla historyków z Polski, ale i z całej Europy podczas budowy gazociągu jamalskiego. Była to unikalna w historii światowej archeologii możliwość przekopania całego kraju wszerz. Wykopalisko archeologiczne o długości 682 km. Prace rozpoczęto w roku 1993 i odkryto 724 miejsca znalezisk. Zlokalizowano 314 osad, magazynów i wytwórni. Pozostałe 410 to głównie wędzarnie, spichlerze, piece, pogańskie miejsca kultu i 28 cmentarzy. Przeanalizowano około 450 tysięcy metrów kwadratowych i nie znaleziono nic, co można byłoby datować na okres pomiędzy VII a początkiem X wieku naszej ery. Hipoteza czasu widmowego wytrzymała więc najcięższą próbę w historii archeologii. Tak przynajmniej twierdzi pan Heribert Illich.